Cześć, witajcie. Dziś w filmie wymienimy olej w kompresorze Airpress. Jak widzicie... Dobrze, mocno. Wypracowany. Czy przepracowany. Więc pora go wymienić, aby kompresor śmigał ładnych parę lat. Tak jak w samochodzie regularnie trzeba wymieniać olej. Spuścimy ciśnienie ze zbiornika, wyłączamy napięcie i działamy. Co potrzebujemy? No jakiś pojemnik, wiadomo, klucz rozmiar 23, tutaj mam klucz nastawny, no i co? Ściągamy stary olej. Mamy cały kubeczek, czyli 200 ml starego. Starego oleju nam zeszło. Zakręcamy z powrotem ziernik. Z czuciem dokręcamy, żeby nie przekręcić tej uszczelki. Ja leję olej dedykowany według normy VG100, tak jak zaleca producent. No to co? To lejemy. Thank you.
to już lejemy. Nie wiem, czy będziecie widzieć tak lutego ziernika. Jest nalane. Tu jest właśnie pokazane, jaki olej ma być zalany. Więc co? No pozostało zakręcić. I tyle, cieszyć się kolejnym rokiem eksploatacji. Do następnego. Cześć.